Siemaneczko ludziska, z tej strony Pixelized Game.pl, a to jest Let's Play Ratchet & Clank. Jesteśmy już na planecie trzeciej. I oczywiście nie pamiętam nazwy, bo po co pamiętać nazwy. Ale cóż, co z tego, że nie pamiętam nazwy planety. W każdym razie, jak widzimy, tutaj jest piasek wszędzie, ale fajnie, ale mam robię smaka na te wakacje. Jest tu kapsuła i tak, to jest Skid McMarks. A, zresztą mogę gadać na tych cutscenkach takich, możecie sobie przeczytać. No, w każdym razie Skid nam mówi, że... Znaczy jeszcze nie mówi, ale za chwilę będzie mówił, że nie może przejść do swojej kapsuły, gdyż blokują je rekiny, no właśnie coś takiego. I jeśli Ratchet je wszystkie zniszczy, dostaniemy hoverboard, deskę odrzucą, tak, jedną z jego skida, jedną z jego prywatnych takich, znaczy ma tylko jedną przy sobie, ale to mało ważne jest, to jest taki drobny szczegół. W każdym razie widzimy tutaj, że ten, że mamy aż 53 jeszcze do zniszczenia, zniszczenia, zabicia. Mów, nazwijmy rzecz po imieniu, zabijamy te stworki. Zabijamy je i mam z tego dużo śrubek. I odwaliłem mega faila w tym odcinku. Nie powiem wam jakiego, bo to będzie pod koniec tego questa, ale odwaliłem takiego faila. Wy to musicie sami zobaczyć, bo mi to nie przejdzie przez usta. I po raz pierwszy w tym let's play straciłem nanotech. Nanotech jest to forma, w każdym razie chyba już się uczyliście, nie wiem, na fizyce, czy gdzieś już słyszeliście o nanotechnologii. Nanotech to jest właśnie nanotechnologia, wow. Chodzi tu o to, że to ma uzdrawiać od środka, nawet nie mam tego, wytłumaczę teraz, o co będzie chodziło w nanotechnologii i o co chodzi w Ratchet & Clank. Otóż nanotechnologia ma polegać na tym, że małe takie robociki mają bardzo malutkie kształty, wręcz mikroskopijne. Mają tak wchodzić do ciała i odbudowywać zniszczone jego części. Mają po prostu uleczać, dzięki czemu lekarze będą mieli prościej, ale by mogli po prostu zastąpić tych takich lekarzy. Właśnie tutaj jest doprowadzone technologię do perfekcji wreszcie i klanku, gdyż mam tutaj podane nasze 4 wskaźniki życia na ten moment. Później będziemy mogli sobie ulepszać, ale jak na razie mam 4. I te 4 kulki to są nasze... To jest nasze życie. Po stracie tych 4 kuleczek umieramy najzwyczajniej w świecie. I... Tak. I po prostu musimy pilnować paska tego. I gdy... rozwalimy taką właśnie przejrzystą beczkę, skrzynkę, to dostajemy właśnie taką jedną kulkę nanotecha. Gdy Ratchet ma tylko jedną kulkę nanotecha, wyświetla mu się specjalna animacja do tego, że jest już na skraju wyczerpania fizycznego. O, widzicie, ile tam jest śrubek? Widzicie? Zakończyła się ta misja, przeteleportowało mnie tu. I zapomniałem kompletnie o tych wszystkich śrubkach. Byłem, jak potem obejrzałem to nagranie, to się normalnie załamałem, ile tu było śrubek. Ja nie mogę, to przynajmniej było z 1000 tych śrubek, a ja je przegapiłem. A ja o nich zapomniałem. Jak zagłębicie się dalej w Let's Play, to stwierdzicie, że nawet nie wiem... O, dodatkowo widziałem te śrubki. Nie byłem taki głupi. W każdym razie,
W dalszym rozpisie zobaczycie, że raczej te śrubki to nic by nie zmieniły, ale później to, co jeszcze nie nagrałem, to to na pewno mi się odbije. Gdyż te kulki nanocechu musimy kupować. Aha, te kulki są dosyć drogie. W ogóle pierwsza część raczeta była strasznie, znaczy strasznie droga, ale nie w sensie, że w sklepie, bo ona kosztowała wow, tyle ile Destiny, tylko nie wiem, co mam powiedzieć. Była strasznie Gadgetron tutaj był. Gadgetron był strasznie drogi w tej części. Albo to było tak. To są moje takie teorie spiskowe. Albo to Gadgetron był taki drogi, albo po prostu za mało z tych... Kurde, już znowu zapomniałem, jak to się nazywało. Pixel, przypomnij. Nie beczki, a skrzynki. No, albo z tych skrzynek po prostu leci za mało śrubek. To są takie dwie możliwości. A, w ogóle otworzyłem moją stronę. Tam przez najbliższy czas będę... Ta strona będzie tak właściwie pusta, gdyż będę tam ogarniał różne rzeczy. Ale nabór do administracji, do moderatorów jest. Tyle powiem. Więc szukam jakiejś ogarniętej osoby. Żeby nie było, musi być ogarnięta. Max 14 lat. No, może 13. Może 13. Dobra. 13. Może nie było, że... że jakiś mam ból dupy do młodszych rok. No, ale tak... zdradziłem wiek. Żebym po prostu zawalił teraz. I tak. Przechodzimy sobie tego Ratcheta. Powiem wam, że Ratchet to jest strasznie ciekawa gra. Po pierwsze dlatego, że ma swój klimat. Ma swój klimat. Grałem w Jacka i Daxtera na PSP, ale nie rozmawiajmy o tym. W każdym razie grałem w Jacka i Daxtera i porównywałem to z Size Matters. Ratchetem Clankiem z Size Matters portem na PSP. Szczerze powiedziawszy, po pierwsze, Jack i Daxter z Zaginiona Granica to... No... Ta cisza to tylko świadczy o jednej rzeczy. Nie... Po prostu nie padła mi mowa, że taka epicka jest ta gra, tylko... Ta gra jest chamska. Czasami... Czekajcie. Ma strasznie mało checkpointów. Więc jak zginiecie, to po prostu macie przerąbane. Macie już po prostu przerąbane. Jak zginiecie w Jacku i Daxterze Zaginionej Granicy, to macie przerąbane. Ale to nie tyle. Zagrałem również w Secret Agent Clank oraz Daxter. Te dwie gry są strasznie podobne. Gdyby nie różni bohaterowie i różne uniwersum, to bym praktycznie tych gier nie odróżnił. Tych dwóch gier nie odróżniłbym wcale. Ale porównamy to, jak przyjdzie czas na Jacka i Daxtera oraz Ratcheta i Clanka. Raczej tajnego agenta Clanka. W każdym razie, kontynuując, Jack niezbyt mnie wciągnął, może gdybym zagrał w trylogię, którą mam w planach do kupienia. Gdybym zagrał może w trylogię, to bym się wciągnął, bo każda gra, która jeszcze była na PlayStation 2, była epicka. Gry na PlayStation 2 to były najlepsze gry. Mówię wam, może teraz uznacie mnie za jakiegoś fanboya, ale... Patrzcie, jak jakaś gra była najlepsza, to portowano ją na PSP.
Między innymi tam był kangurek KO runda druga w przypadku PSP KO Challengers. I ona jest super, ja ją przeszłem. Może to nie jest tak zbytnio entuzjastyczne. Wow, przeszedł kangurka KO, cienias. Chodzi o to, że na PlayStation 2 mam pada zepsutego i nie mogłem przejść tej gry. Patrzę KO Challengers. No, sądzę, że to pewnie jakieś multiplayerowe z nie wiem, minigamesami czy coś. To patrzę jakiś rok później na YouTubie gameplay z tej gry. Kurde, przecież to jest KO 2. I od razu pominam. I tak, tutaj jest menadżer z Kidsa, który nam daje zadanie, dzięki czemu mamy przynieść hajsy z wyścigów, tych howboardowych. I dzięki temu on będzie naszym agentem. Ha, 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 śmieszne. Ha, mamy mu płacić tylko po to, aby nic nie robił. Ha, ale się uśmiałem. Nie no, słabym jestem aktorem. Bardziej się nadaje do dubbingu. No. A jak widzicie, jak już zauważycie. Kontynuując. Nie grałem jeszcze w Slaya Coopera. Muszę się przyznać bez bicia. W każdym razie kupię kiedyś trylogię oraz czwórkę. Będzie let's play, bo w pewnym momencie będę musiał przerwać let's play Ratcheta i Clanka z przyczyn takich samych, jak będę kiedyś musiał przerwać z Crasha i Spyro. W sensie, że Jak i Daxter, Ratchet i Clank i Sly Cooper mają swój crossover, więc tak, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i narka.